Cześć wszystkim z Kristiansand. Jesteśmy w drodze do Niemiec, jedziemy odwiedzić moją rodzinkę. Ja jestem kierowcą. Jestem takim dobrym kierowcą, że przyjechaliśmy o 2,5 godziny za wcześnie na prom, dlatego musimy iść teraz coś zjeść. Pochodzimy po mieście, bo ja jeszcze w Kristiansand nie byłam. Maciuś był w Kristiansand? Tylko przyjazdem. Tylko przyjazdem. Idziemy zwiedzać, zobaczymy co tam jest fajnego. Przyszliśmy na nudle. No, pojedliśmy, popiliśmy wody i jedziemy teraz dalej. Idziemy na prom i co? Kristiansand na plus, fajnie, podoba mi się. Bardzo. Poze mną. Zawsze. Tak, wyśmienicie. Najlepszy kierowca na autobanie. Tak jest. Dojechaliśmy na miejsce, jest druga w nocy. Ja się poddałam po 650 km, bo się rozpadało i było ciemno i nic nie widziałam. No ale 650 to i tak dobry wynik. Tak? Tak. Lepszego być nie mogła. Pobiłam swój wynik. Także jest dobrze. Jutro się widzimy. Jest tutaj też Sandra, moja szwagierka właśnie z dziećmi. Moja mama. Także jutro się widzimy. Dzień dobry. Dojechaliśmy szczęśliwie. Obudziło nas wiercenie. Sąsiedzi robią remont. Więc w ogóle się nie wyspałam. Co będziecie jeść? O, mamusia, co będziecie jeść? Zaraz przyjdę. Co to za śpiące królewny tutaj? O, nie dadzą nam nagrać. Dobra, odzywamy się później, tak? Weź ten telefon, Aniu. Idziemy teraz zwiedzać okolice. Pierwszy przystanek, znajdujemy się w okolicach stoczni przeładunkowej, podobno największej w Europie z samochodami. W ogóle nie powiedziałam, że jesteśmy w Bremerhaven, nie?
Boże. Za mną mnóstwo samochodów, ciągnie się to kilometrami, więc właściwie bardziej działka dla facetów. Kolejny przystanek, punkt widokowy, gdzie można zobaczyć z góry całe miasto, ale dzisiaj niestety przyjechaliśmy za późno, więc przyjedziemy tutaj jutro. I idziemy teraz w kierunku łodzi podwodnej. Przed nami U-Boot, czyli pozostałość po II wojnie światowej. Niestety przyszliśmy troszkę za późno, musimy przyjść też jutro, żeby wejść do środka. Jedziemy na górę! Udało się wjechać. Jesteśmy na 20 piętrze. Troszkę tutaj wiele wieje. Wieje, jest wiele wiatru. Ale jest pięknie, bo jest słońce. Nie widać dokładnie, ale jest bardzo ładnie. Wjazd na górę kosztuje tylko 3 euro. To widok jest naprawdę fajny. Dzisiaj zwiedzamy Cuxhaven. Nie wiem dokładnie jak to się wymawia, bo nie znam niemieckiego. Jest piękna pogoda. Ja się trochę za grubo naubierałam, jest mi teraz ciepło, ale zaraz idziemy nad morze, więc tam pewnie będzie wiało. Fajne miasteczko, ale nic tu za bardzo nie ma do zwiedzania. Trochę sklepów, jakieś knajpki, więc idziemy dalej. U-Boota po raz kolejny, tym razem powinno być już otwarte. Einer der Zerstörer muss das Boot gesehen haben. Er läuft mit hoher Geschwindigkeit auf die Tauchstelle zu. Das Boot wird geortet mit dem ASTIC-Gerät.
Jeszcze jednym z miejsc, jakie wam pokażę, to będzie właśnie coś takiego ala jak w Amsterdamie Czerwona Ulica, czyli panie, nie wiem nawet jak je nazwać, żeby nikogo nie urazić, panie lekkich obyczajów, panie, które po prostu zarabiają na siebie swoim ciałem. Niekoniecznie to popieram, ale każdy niech robi to, co chce. Długo się zastanawiałam, czy wam to pokazać, czy to nagrywać, ale postanowiłam, że będę nagrywać, bo ja chcę to zobaczyć, bo tego nie mam na co dzień i mimo tego, że byłam w Amsterdamie, to tutaj na pewno wygląda to inaczej i postanowiłam, że nagram. Więc teraz będzie 18+. Postaram się chyba, znaczy podejrzewam, że tam będą jakieś panie stały, więc postaram się pozakrywać ich twarze. I co? I powiem wam szczerze, że to jest trochę dla mnie dziwne i trochę niepojęte, że wiecie, magia świąt, wszędzie zajączki, króliczki. W oknach ludzie dekorują, a tutaj w oknach zamiast króliczków z czekolady będą stały panie. No ale jak to woli. Jest to, nie jest to zakazane, więc co, no jedziemy. No i niestety czas wracać. Takie jeszcze jedno przemyślenie. Ja właściwie swój dom rodziny bardzo szybko opuściłam, bo w wieku 19 lat, więc nie wkurzajcie się młodzi, jeżeli mnie oglądacie na swoich rodziców, bo później będziecie się wkurzać na siebie za to, że wkurzaliście się na nich. Pa, pa! Jesteśmy na parkingu, czekamy na prom i właściwie chyba w tym miejscu zakończę tego vloga. Mam nadzieję, że spędziliście bardzo miło i przyjemnie święta w gronie rodzinnym i do następnego. Pa!